Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten dzionek, w te święta jeszcze, drugi dzień świąt, ale musiałem wyjść z sarenką, zobaczcie jak się pasie sarenka. Ares, no proszę Cię. Musiałem wyjść na spacerek z Aresem, bo już dosyć tego siedzenia, wiecie, jedzenia. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Przyjechaliśmy sobie nad jeziorko pospacerować troszkę, poobserwować tutaj jak to wszystko wygląda. No i trochę kilogramów po prostu, żeby zrzucić, tak? Chociaż nie jest tak najgorzej, bo przez te od czwartku, tak, w sumie od czwartku, bo przygotowania trwały od czwartku, No wiecie, tu się coś skubnie, tam się skubnie. No tylko kilogram do przodu, także nie jest tak źle. Także już teraz drugi dzień świąt, także dzisiaj taki lajcik mam. No praktycznie, wiecie, no wszystko jest, jeszcze zostało. Także nie ma co gotować, bo jest tego strasznie dużo. Oby się nic nie zmarnowało. Bo jedzenie dużo, jak się zrobi, to zmarnuje. Ale jak się ma dużą rodzinę, wiecie, to ten troszeczkę zje, to ci to zjedzą, tamci zjedzą, no i, ale i tak zawsze coś zostanie, ale to do końca tygodnia jest czas, żeby to wszystko zjeść. No i dzisiaj taki lajcik, no, że tak powiem. Dlatego wybrałem się dzisiaj na spacerek. Nagrać Wam film oczywiście, przywitać się, jak tam spędziliście święta. W sumie, no jeszcze dzisiaj jest święto, tak, drugi dzień świąt, ale dzisiaj do każdego już raczej odpoczywa. No tak mi się wydaje przynajmniej. No wiadomo, że jeszcze rodzina jest do tego, ale dzisiaj już nie trzeba już tyle gotować, ani sprzątać, ani nic. To już się skończyło, tak? Dlatego dzisiaj taki lajcik mamy. Idziemy dzisiaj, wiecie co? Pochodzić, pospacerować i wiecie co zrobimy? Idziemy zobaczyć do lasu. Czy jakieś gatunki grzybów przetrwały? Ciekaw jestem bardzo. Jest drugi dzień świąt. Czy jakieś gatunki grzybów przetrwały w lesie? Pochodzimy, posprawdzamy. Bo tu akurat przechodziłem tędy. To muszę Wam pokazać. A to jest chyba gąsówka, czy jakoś tak, rudawa, tak. Gąsówka, rudawa. Zobaczcie takie. I zobaczcie, mróz był. I to dosyć sporo. Dużo śniegu było. Potem znowu był trochę mrozu, potem znowu był śniegu dużo, teraz już wszystko stopniało, teraz jest 10 stopni ciepła, ale zobaczcie, widzicie? I to, zobaczcie, ale to jest grzyb niejadalny. Zobaczcie ile tam tego jest, tam, spod tych liści. Także ja myślałem, że już nic nie będzie, wszystko klapnie. A tu jednak jeszcze jakieś grzyby przetrwały, tak? Pójdziemy w las i zobaczymy, czy coś tam będzie, czy nie. Czy oprócz śmieci jakiejś. Śmieci nie zbieramy dzisiaj. Dzisiaj nie jest święto. Dzisiaj tylko kalorie musimy spalić, pochodzić troszkę. Jakieś muszki latają. No 10 stopni, to się nie dziwię. Ale jest fajnie. Troszkę wiatru jest, ale jest ogólnie, jest ok. Dobra, to lecimy do lasu i zobaczymy, co tam w lesie. Bo to nad jeziorkiem tu pochodzimy. Sobie zobaczymy, czy coś się trafi ciekawego, co? Tak zrobimy. Ares, idziemy na śmieć. Słyszycie te fale? Thank you.
Dobra, idziemy tu do lasu zobaczyć. Szukam się takiego jadalnego jakiegoś, nie będzie. Ciekawy jestem bardzo. No i muszę wam powiedzieć, że znalazłem, ale już taki, patrzcie, ale ryc. Zobaczcie, jaki ładny. Trochę tutaj jakby objedzony ryc. Widzicie? W sumie jakby go obkroić, ale nie biorę dzisiaj. Niech sobie tu leży. Poszukamy jeszcze. Może jeszcze coś się uda. Niesamowite. Widzicie? Jeszcze rydza można znaleźć. Po tych śniegach, po mrozach jeszcze rydza. Idziemy zobaczyć, czy tu jeszcze czegoś nie będzie. Purchawki. Arek tam wywoniał purchawki. Arek, gdzie ty tam chodzisz? O, a ja wywoniałem, patrzcie, dopiero tu sprzątałem, zobaczcie, butla i tam plastikowa butla też. Dobra, idziemy jeszcze poszukać. Taki króciutki film dzisiaj będzie. Na początek nie wchodziłem, powiem wam, na filmy, bo nie miałem czasu oglądać. Nie wiem, co to za gatunek grzyba jest. Jakiś taki, musiał sprawdzić na dwójka gogle. Prawdę ci powiem, ale dobra. Nieważne jaki grzyb. Myślę, że to jest jakiś niejadalny, ale ładny. Takie trochę poprzewracane są po tych śniegach, po tych mrozach. Ale dobra, idziemy poszukać jeszcze na ten. Nie wchodziłem, nie miałem czasu po prostu wchodzić, oglądać. Za dużo pracy i tego wszystkiego, wiecie, jak to w święto. Rozumiecie mnie. Dobra, idziemy dalej. Ale fajny szum. A to jest chyba gąska ziemisto-blaszkowa. Tak mi się wydaje, ale może nie. Trudno powiedzieć. Idą jakieś pieski, także muszę Aresa zapiąć. Tam jest dużo piesko. Widzicie? Na drugiej stronie, na plaży. O, raz, dwa, trzy chyba są. A my sobie tu chodzimy. Nie idę tam wysoko, bo te fale po prostu robią taki fajny klimat. Czuję się, choćby nad morzem. Super, naprawdę. Jest rewelacja. Pięknie. Jeszcze krótko. Naprawdę. Taki spacerek dzisiaj będzie udany. Powiem wam, że jest bardzo dużo grzybów. Tylko wiecie, te raczej takie niejadalne, tak? Takie, o. I to wszystko przetrwało, tak? Jestem trochę zaskoczony, że tyle grzybów. Jest tylko, że są takie, widzicie, o, trochę porozwalane. Chyba przez mróz i przez śnieg. No i różne gatunki, takie i inne. Jakieś gąskowate. No, szukam. Bo mówię, jak są takie, to może jakąś gąskę, zielonkę trafię. Ale na razie nie było nic. No wiecie, tu ludzie szukali, to pozbierali wszystko. Może jeszcze jakiś ryc tu się trafił. Ale wiecie, spokojności. O, tu ząb dinozaura. Znowu? Dobra, niech sobie leży. Kamielina. No jest tego, zobaczcie. A no, fajnie jest, jak idzie się na spacerek i tak, wiecie, coś się tam poszukać, coś pochodzić. To jest bardzo fajna sprawa. A teraz taki eksperyment zrobiłem sobie, bo mówię, a zobaczę, czy coś przetrwało. A tu, wiecie, mi były mrozy, a tyle śniegu napadało, że no było jakieś 30 cm na pewno.
I to dwa razy. Także dziwię się, że w ogóle jest jakiś grzyb jest. Dużo jest tych. No ale to patrzcie, wszystkie prawie takie są poprzewracane, widzicie, przez te mrozy. Ale one są twarde takie, dosyć fajne. Dobra, idziemy, poszukamy może jakiego ryca trafimy jeszcze. A może nie. Pochodzimy tu nad brzegiem. Ares, tygrysie, chodź tu. Idziemy, wiecie co? Idziemy zobaczyć, tu jest dużo grzybów, powiem wam. Tak jak mówiłem. Ale nie takich, wiecie. Myślałem, że jeszcze rydza jakiegoś trafi, ale no, niestety ani zielonki, ani nic. W każdym razie pójdziemy do liściastych. Zobaczymy, czy coś w liściastych drzewach coś się tam jeszcze uchowało. Pod liśćmi może gdzieś tam będziemy jakiegoś grzyba, jakiegoś innego. Zobaczymy. Poglądamy. Ja nie liczę na nic, wiadomo, no nie, ale zobaczę, czy tam w ogóle coś przetrwało pod liśćmi. To już pójdziemy w kierunku samochodu, bo pójdziemy sobie tam, potem pójdziemy tam. Ale w ten szum, fal, jeszcze taka jeszcze ciepło jest, powiem wam to. Rewelacja, jak wiosna. Niesamowite, a przecież mamy teraz już zimę. Czekaj na mnie, łobuzie. Język mówi się. Powiem wam, widziałem koszulkę na drzewie, a teraz laciek. Zobaczcie, widzicie? Ale nie będziemy brać, po prostu weźmiemy go, wyrzucimy kiedy indziej. No ktoś zgubił, no to potem po jednym laciu szedł. A to tam też znowu coś wisi. Ja nie wiem, to jakieś flagi były, czy co robione. Znowu jakieś majciory, czy nie wiem co to jest. Ha. A tam wcześniej, tam słoik jest, a tam wcześniej taka żółta koszulka jakaś. Dobra. No idziemy tam do lasu zobaczyć, jak to wygląda. O, coś się wychyla, jakiś namysłów. O, nawet dwa. Zobaczcie. Dobra, idziemy dalej. Na razie tu na ziemi ani jednego nie spotkałem grzyba. Tu jest taki na jakiś taki ciemny, zobaczcie, grzyb. Nie wiem, co to jest za grzyb, czy to nie jest czaga czasami pod ochroną. Wpiszę sobie w Google czaga, grzyb. Bo takie prozdrowotne właściwości tu jest, tu widzicie, tu i tu, całkiem możliwe, że to jest to. Ale dobra, tak to wygląda, tak podobnie wygląda, ale czy to jest to, no przyjrzyj się, jak to wygląda. Idziemy dalej. Czaga, pamiętajcie. Sarenka, czekaj na mnie. Szukam na brzozach. Tu jest mało tej brzozy, ale zazwyczaj są na brzozach te czagi, ale nie ma. Jest taki pasożytniczy grzyb. Ale też na innych drzewach też można spotkać, jasne, że tak. Ale najwięcej na brzozach. Ale nie ma. Dobra. Patrzę na dół, mogę się rozglądać do góry. Nie można tu i tu. Ale nie widzę żadnych. Tym liściastym, może gdzieś tam pod liśćmi coś by było, ale staram się cokolwiek znaleźć, tu nie ma nic, widzicie, jednak tam jeszcze jakieś grzyby przetrwały, ale tu nie ma nic. No dobra, jeszcze kawałek się przejdziemy, idziemy do autka. Chodź, Sarenka, idziemy. Patrzcie, tam jest taka brzoza. Nie wiem, czy właśnie są te czagi tam na niej, czy to jest jakiś zwykły jakiś guz, że tak powiem, na drzewie.
Chyba tak, bo za dużo tego jest. Ale się przejdziemy zobaczyć. O Boże. Jak tu chodzić? Patrzcie. Dobra, nie rozglądam się za tymi śmieci. Nie, to są... Widzicie, to są zwykłe takie. To nie. O, tam są, tam. U góry zobaczcie. To raczej nie. Ares. Dobra, raczej nie znajdziemy dzisiaj już więcej, ale jest w lesie tam niedaleko mnie też jedno drzewko tam rośnie, to wiem. Ale tutaj jeszcze się nie spotkałem oprócz tego jednego drzewa. Idziemy dalej. Ale się zmęczony. Kurchawki widzicie są. To są. Otwarta. A koło tego, zobacz. Taki syf. No ale przyjdziemy tu. Posprzątamy. No, ale zobacz. Czy jakieś zwierzątko latają. Ale nie latają. Idziemy dalej. Teraz jestem przy takim zwalonym drzewie. Starym, spróchniałym. Zobaczcie, jakie fajne. Takie grzyby jakieś. One są związane z takim spróchniałym drzewem, ale wiecie co? To jest twarde jak drzewo. Nie wiem, co to jest za gatunek, co to jest za grzyb, ale zobaczcie, tu też jest. O, tu się oderwał już. Twarde i tu też są, patrzcie. Widzicie to? Ładnie to wygląda. Nie wiem, co to za gatunek, ale... Ale wiadomo, że... Tu też są, tylko już pokryte taki... O! Twarde. Ale ładne. Zobaczcie, tam są fundamenty jakiegoś starego domu. Chodźcie, tam przejdziemy chwilę. Widzicie, co tu jest. Ale dobra. To idzie posprzątać. Muszę jakoś tu przejść. Ale to już takie krzaki, to ostatni raz chodzimy. No nie mogę. Patrzcie. No nie mogę. Na takie coś to ja normalnie nie mogę. No. Wiecie co? Pójdę z powrotem, tu to wezmę. Bo to nie ma sensu tutaj zostawiać. O Boże, bo przecież tu trzeba przyjść i posprzątać. Przynajmniej z takich śmieci. O. Dobra, na razie to tu postawię. Zaraz tu przyjdę, to wezmę do auta. Zobaczcie. Ares, chodź tu, chodź. Ares. Chodź tu. Chodź tu. Się boję, żeby tam gdzieś się nie skaleczył. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu stój. Zostań mi tu. Zając tam. On tam widział zająca. Przelatywał. Fajny taki zajączek. Super. Podobał mi się. Zostań, Ares. Fajny taki. Biały z szarym, coś takiego. To jest niefajne. O. To nie jest fajny, folio taki. Zostań. Zostań. Powiedziałem, zostań. Tu idziemy tu zobaczyć. Jeszcze. O, zobaczcie, jaki stary fundament. Tu by trzeba było przyjść. Skarbów poszukać jakiś. Że jakieś by się znalazły, co? Co wy o tym myślicie? Jakieś skarby? Czekaj, Ares. Tu są jakieś grzybki. Chodź tu, chodź, 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 do mnie. Chodź. Dobra, wychodzimy znowu. Zobaczcie, jaki stary. Jeszcze z kamienia fundamenty. Zobaczcie, także tu warto byłoby poszukać jakiegoś skarbu. No.
to przyjdziemy tu następnym razem, będziemy szukać skarbów. Teraz idziemy już w kierunku samochodu. Ares, nie zasłaniaj mi. Odejdź. Ares, proszę cię. No ja wiem. Ty byś tam już kopał. Zobaczcie. Widzicie to? Tam by coś mogło być. Tam też musimy skarbów poszukać. Będzie się działo. Będzie się działo. Ale dobra, nie kopiemy tam dzisiaj. Dzisiaj nie. Kiedy indziej. Czekaj na mnie. Stój ładnie. Dobra. To my się już będziemy żegnać. Widzieliście ile grzybów i to sporo jest różnych fajnych grzybów. Zobaczcie. Jak pięknie. To wygląda jakby wyrzeźbione. Super. Oczywiście to nie jest piękne, ale muszę to wziąć. Wyobraźcie sobie jakby Aresto czy jakieś inne zwierzątko jakby nalepło, to jest katastrofa. Biorę to do samochodu i wyrzucę. No, taki wiecie, choćbym nie wiem co było, to ja to muszę wziąć, bo no, to nie może być. Jeszcze jak butelka leży, rozumiem, ale taki. Dobra, to ja was żegnam, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na spacerki, także no zobaczymy jak to wszystko będzie teraz po świętach, no, bo wiadomo, jeszcze jest nowy rok i różne też inne przygotowania do Sylwestra, nie wiem czy każdy by się bawił czy nie, ja będę w każdym razie, wiecie, na białej sali jak to mówią, tak? Dobra, no to trzymajcie się. No i do następnego. No zobaczymy, czy coś jutro mi się uda nagrać, czy nie. Ale miło, miło. Pokazałem się, że jestem. To trzymajcie się. Pa, pa.